Adam Kowalski, po spektakularnym zwycięstwie na FEN25, no obiecałeś właśnie, że zrobisz mi jakąś wielką niespodziankę, pamiętałeś, urodzinową właśnie, tak, i to chyba była ta niespodzianka, tak, w takim razie? No dokładnie, zrobiłem dla Ciebie niespodziankę i dla siebie, bo też jakbyście nie wiedzieli, tydzień temu miałem 36 urodziny. No i ty jesteś rok młodszy. No i tak sobie postanowiłem, że wygram tą walkę, także zrobiłem tak, jak zakładałem. No i tak miało być, na tym etapie rozmawialiśmy, mówiłem, żebyście mnie skreślali i po prostu zrobiłem to, co miałem zrobić. Myślisz, że tego rodzaju zwycięstwo, bo przecież poprzednio właśnie też przegrał przez poddanie Rafał, teraz Ty powtórzyłeś to, to może być taki punkt zwrotny w ogóle w karierze Twojego rywala, tak mi się wydaje, że jakby wcześniej to mógł być przypadek, ale teraz jakby no mogłeś jakby dodatkowo to potwierdzić, prawda, i też zmienić jego jako zawodnika. Wydaje mi się, że to nie jest jeszcze punkt zwrotny Rafała, że jeszcze wszystko przed nim, jest młodszy, ma, krótko trenuje. Ja dużo więcej od niego trenowałem w życiu i uważam, że jest bardzo mocnym, solidnym zawodnikiem. Zresztą pokazał, że ma bardzo silny cios, bo przyjąłem też naprawdę kilka mocnych ciosów i wszystko jeszcze przed nim. Jeszcze naprawdę ten chłopak pokaże, zobaczycie. Wspomniałeś o... Przepraszam, na ile te ciosy były silne, bo było widać, że na moment się ugięły dwa razy nogi. Czułeś, że jeszcze kontrolujesz sytuację? No, przez moment miałem gwiazdy, nie powiem. No ale jakoś się z tego trząsnąłem i ja później go podłączyłem 2-3 razy, tak? No, gwiazdą to może jeszcze nie, poczekajmy. Spokojnie, jeszcze ja jestem bardzo skromny w tym, co robię. Wspomniałeś o psychologu sportowym, powiedziałeś, że jesteś potworem dzięki niemu. No dokładnie, teraz od dwóch walk podjąłem współpracę z Dariuszem Nowickim, bardzo dobrym psychologiem tu z Olsztyna, który współpracuje z wieloma sportowcami, olimpijczykami czy tam bokserami byłymi. No i stworzył potwora, mogę tak powiedzieć teraz, dzięki niemu też. Dzięki niemu także, ale dzięki moim trenerom, sparring partnerom, dzięki moim sponsorom, którzy też do tej walki mnie licznie wspierali. Także wszyscy razem pracowaliśmy na ten sukces. Rafał ruszył na Ciebie jak wściekły byk, ale ja miałem wrażenie, że Ty byłeś na to doskonale przygotowany. No tak, zakładaliśmy, że może ruszyć. Były różne plany na niego, także ten też wchodził w grę, że może ruszyć, ale z tego, co pokazałem, to też mam bardzo silny cios i mogę na niego liczyć. Ale spodziewałeś się, że ruszy aż tak, bo to wyglądało jakby w ogóle nie kalkulował. Po prostu biegł przed siebie do przodu z różnymi ciosami i robił wszystko, żeby cię znokautować jednym uderzeniem. To znaczy, trenerzy jak układali gameplan, to też było takie założenie, że Rafał może ruszyć od razu. Mirek Okiński miał rację w takim razie, odnośnie WCA w takim razie, potwierdziłeś. Ale że przegrywają w sensie. Znaczy przegrywają, wczoraj chyba też wygrali, tak? To no tak, oczywiście. Taki jest sport, no, jednego dnia wygrywają ci, drugiego dnia wygrywają ci, no po prostu taki to jest sport MMA. Rzesza no. Wyznawców, którzy krzyczyli pączek, pączek, no to chyba też tak dodaje skrzydeł, prawda? Bo no dokładnie, bardzo, bardzo im dziękuję za to i to jest moja rekompensata za walkę z Mateuszem Ostrowskim, gdzie rok temu przegrałem z nim i nie byłem sobą w tej walce, uważam, że mogłaby ta walka inaczej się potoczyć, gdybym po prostu miał w głowie to teraz. Ja trafiłeś go bardzo mocno, ten pierwszy raz, kiedy on tak troszeczkę przyklęknął na jedno kolano. Chyba, tak? Dokładnie tak. Myślałeś, już wtedy wiedziałeś, że go przełamałeś, czy jeszcze nie? To znaczy wtedy jeszcze się zerwał i złapałem plecy chyba. Później wstaliśmy do stójki, było jeszcze kilka wymian, ale już się trząsł po moich ciosach. Wtedy widziałem, że jak już spadł na plecy, to już wtedy złapałem szyję i poddałem go bez problemu. A jak mocno bije Rafał? No, mocno bardzo. Czułem te ciosy. Naprawdę, jak weszło, to przez moment byłem odłączony, ale na całe szczęście wybrnąłem z tego i wygrałem. Biorąc pod uwagę spekulacje przed walką, dziękuję. Biorąc pod uwagę spekulacje przed walką, jednak mimo wszystko nie byłeś w roli faworyta, raczej spisywano cię na stratę w pojedynku z Rafałem. Czy w jakiś sposób to na ciebie wpłynęło, czy w przygotowaniach fizycznych, czy może w psychicznych, właśnie bycie w pozycji underdoga? No bardzo, bardzo, bardzo to na mnie wpłynęło, że tak jak na Twitapie mówiłem, żebyście mnie skreślali, tak dzisiaj to zrobiłem po prostu i to był mój motor napędowy. No i także dla własnej publiczności chciałem pokazać, że jestem bardzo dobrym fighterem i zmazać tą plamę po Mateuszu Ostrowskim. I to może masz teraz tak powiedz zwrotny właśnie w Twojej karierze również, prawda? W takim razie takie... No zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to teraz będzie. Jestem fighterem FEN-u, mam kontrakt i wszystko zależy od włodarzy, kogo mi teraz dadzą i jak to będzie wyglądało. Adam, jeśli chodzi o zwycięstwo, bo to też ważne zwycięstwo dla Twojego teamu, tak? Bo przeżywaliście ostatnio kłopoty, porażka Karola Celińskiego, knockout, teraz praktycznie w obrębie tygodnia bardzo ważne zwycięstwo. Myślę, że to jednak tchnie tego ducha zdrowego w Arachion? No, na pewno jest to też motor napędowy dla młodych chłopaków, których jest bardzo dużo. No i jeszcze pokażę na pewno chłopacy z Arachionu, że umieją walczyć. No ale że zresztą walk po prostu taki to jest sport, nie zawsze się wygrywa. No właśnie, to
się zwycięstw teamów, tak? Bo czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. Nie można chyba powiedzieć, że dzisiaj team WCA przegrał tak kompletnie, bo ty wygrałeś, a tydzień temu było zupełnie inaczej, tak? Dokładnie, to jest wszystko ze zmiennym szczęściem się odbywa. Adam, nie za późno trochę to zwycięstwo, 36 lat, co ty jeszcze w ogóle myślisz zwojować, jeśli chodzi o wagę półciężką w Polsce? Masz jeszcze kilka lat, patrząc na Karola chociażby Celińskiego, kilka lat przed sobą takiej naprawdę mocnej kariery jeszcze możesz zrobić, tak? Po tej walce jednak dało mi to też motor napędowy, to jest to dla mnie i uwierzyłem jeszcze bardziej w siebie, że mogę jeszcze coś osiągnąć. Adam, ostatnie pytanie ode mnie, jeszcze od twojego kolegi klubowego Krystiana, który bił się kilka pojedynków przed tobą. Czy oglądałeś jego walkę, widziałeś ten efektowny knockout i czy w jakiś sposób wpłynęło to na ciebie pozytywnie przed wejściem do walki? Wiesz co, ja przed walkami jestem skupiony na sobie i raczej nie oglądam walk kolegów. Znaczy, jak przyszedł do szatni, to mi mówił, że wygrał, ale nie widziałem walki. No na pewno teraz będę miał czas. Tak jest. No i postanowiłem sobie po prostu, że po tej walce, była to moja 18. walka, jak wygram, pierwszy raz w swojej karierze wskoczę na oktagon i będę się cieszył do kibiców. I założenie spełniłem. Także jestem szczęśliwy i zobaczymy, co to teraz los przyniesie. Gdzie teraz mogę Dzięki podziękować? Wielkie. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję, a ja chciałbym jeszcze podziękować. Także chciałbym podziękować dla całego swojego teamu, moich trenerów, wszystkich moich sparring partnerów, dla mojej rodziny, mojej kobiety, dla wszystkich moich sponsorów, proszę tutaj Ostróda Recykling, Fitness Club Athletic, www.terapia Olsztyn, www.jubileolsztyn.pl, Alfa Dental oraz dla mojego psychologa Dariusza Nowickiego. Dzięki wielkie. Dziękujemy.